Witamy serdecznie. MFC 15, Emilia Czerwińska, zwycięska Emilia z pasem międzynarodowej mistrzyni Polski. Tak, długo wyczekany pas, ale wreszcie jest w odpowiednich rękach. No tak jak widziałem, no nie było łatwo. Troszkę takich trudnych warunków postawiła przeciwniczka. Tak, ona już nawet wczoraj zauważałam, że będzie trudna, gdzie miała długie ręce, długie nogi. Także wiedziałam, że na pewno będzie z daleka mnie tam próbować coś zrobić. Generalnie weszły tam może jakieś 3 proste ciosy, z tego co pamiętam. W sumie tak zaskoczyły, a reszta to raczej no wszystko na gardę. No właśnie, no widać, bo jesteś taka, przeczytała się po prostu, robiłaś co mogłaś, no ale troszkę przeszkadzała właśnie tymi długimi rękoma. Tak, rękoma przeszkadzała i tymi nogami, jak kopałam low kicki czasami, to trafiałam w jej piszczel albo w kolano, bo miała jednak długie te nogi, jak ją podniosła, no to było mi ciężko. Ale myślę, że tam reszta low kicków jej nie doszło. Ma wachy, jak kopała, to wszystkie były kopane na gardę. Także, no aż byłam zaskoczona, że ona jest zaskoczona, że przegrała. Bo wydaje mi się, że ją wypunktowałam jednogłośnie. Tu było tak, że w tej ostatniej rundzie troszkę może siadłaś. Nie wiem, czy mi się wydawało? Bardziej przeczekałam, żeby się próbować coś tam wszczelić po prostu, co mi się udało, myślę, z paroma akcjami, bo weszło. Na pewno byłaś celniejsza, to tak. Bez wątpienia. Tak, myślę, że po tych frontach zawsze wchodziła ta cios prosty, także zawsze ją tam stopował, także. Generalnie na plus, zadowolona, teraz odpoczynek. Odpoczynek, roztrenowanie 3-tygodniowe, później obóz, bo są ferie i zaczynamy od nowa. Jakie plany na nowy rok? Na nowy rok w kwietniu planuję WFL, z tego co kojarzę już tam jest w półce twierdzone. W lutym prawdopodobnie stoczę pojedynek Big Battle z 8 zawodniczkami, gdzieś w Portugalii możliwe, że. Też czekam na jakieś bliższe wiadomości pod koniec roku. A co tam sportowe? Powiedz, idziesz na Sylwestra. Na Sylwestra. Jeszcze nie mam planów, tak samo jak nie mam planów na święta, bo były walki i skupiałam się na czym innym. No ale wreszcie będzie można troszkę podjeść. Tak, teraz tak. Dzięki wielkie, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo.